Cześć, witajcie! Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Brotherhood. No i tak jak zapowiedziałem, idziemy sobie dzisiaj do kolejnej kryjówki wyznawców Romulusa, czyli po kolejny klucz. Ona jest gdzieś tutaj. O, dokładnie tutaj. Termy Diokleciana. No i zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzę. Mam nadzieję, że pójdzie łatwo, bez żadnych takich zbędnych pierdółek. Tak jest. Tak jest. No i dobra, to jest gdzieś tutaj. Także możemy się tam wbić. I to będzie... pod spodem gdzieś? Bo tak troszeczkę tego tutaj nie ma. Czyli pewnie gdzieś jest pod spodem. Dobra, no to zaraz się ogarnię. W ogóle ostatnim razem jak tutaj byłem, to tutaj było multum żołnierzy. Ale widocznie, jak wykupiłem już to miejsce, to żołnierze znikli. Co mi bardzo pasuje. Bo tylko byłoby z tym problem. Dobra. No i pyk. Kolejne ścieki. Przywódca stada, nie stać więcej niż 10 punktów zdrowia. No to się da akurat zrobić. Być może uda się mi w końcu coś zrobić na 100%. Mam full tego. Nieźle, dobra. We have recruited many new men to our cause. I merely speak the name Romulus and they obey. Bene. Our prophecies move them, as predicted. Together, we will create a new religious harmony. Assassino! Mobilize your followers! Pewnie biegniemy za tym, tak jest. Dawaj. O kurczę. Zaczyna się. Co, nawet mi nie dotknąłeś. Czyli tak, to będzie już... jeszcze mi zostanie dwa klucze. Oprócz tego dzisiejszego. I tego, który zrobimy w niedzielę. Znaczy nie, w zasadzie to już z tym. No, dobrze. Zrobię te dwa i zostanie mi chyba jeden, jak dobrze tam liczyłem. Romulus commands it. Oj! Gdzie mnie tutaj, no? Ktoś jeszcze? Spill his blood! No to chodźcie. Bijemy się. O, poszedł double kill. Jeszcze tylko ten jeden. I po gościach, dobra. A ja tymczasem pewnie mam się wbić jakoś tędy. Chociaż nie, patrzcie. Zmierzę odległość do celu. No pozdrawiam, ale jak? Tędy? No tak, tędy. O, ci już do mnie strzelali z noży. Dobra, fuck the shit, biegniemy za tym gościem. Żeby tylko mnie nie zdesynchronizowało, bo się wkurza. Wait for me! Save yourself!
Ups. Dobra, ten sobie już padł. Też sobie padną ci. Pyk. 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 I pyk. Teraz już jak ogarnąłem te kontry, to jest już gra normalnie. Kurczę, zajebiście. Ale oni też są strasznie tępi. Ale tak strasznie, strasznie. Nie nalałem sobie nic pić do szklaneczki, kurczę. A którędy teraz? Tam wygląda dosyć ciekawie. Jestem ciekaw, czy w ogóle dobrze idę. Jełopy. Oho, super. To świetne kuźwa sterowanie. Bo tak to jest, jak się kamera przesunie i później gówno widać, no. Dobra, to ewentualnie może nie tędy trzeba iść, co? Chociaż nie, na pewno tędy. Na stówę. Idziemy. O cholera, oni są już tutaj. Jak ja tam wskoczę, przecież oni zaraz mnie będą strzelać z tych. Dobra, poszli sobie. Z noży, ale dobra. Idźcie stąd. Okej. Ładnie poszło. Tu też jacyś są jeszcze, to ich sobie też zabijemy. Double kill. Ziemię tutaj z tym ostrzem, gościu. Dobra, 10, super. O. Akurat flagi to jest jedyna rzecz, której nie zbieram. Flagi i pióra jest jedyna rzecz, której nie zbierałem nigdy w Assassinach. Zawsze to olewałem totalnie. Kapitan. Dobrze. Kapitanie, zasrany ty. No skacz do tej wody, chłopie. No dawaj, 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 dawaj. Wstawaj, wstawaj. Nie no, nie no, nie no, fuck this shit, no. Dobrze, że ona mnie czeka, to jest akurat dobre. A no kurde. No, no. Chciałem go tak ładnie ściągnąć z pistolecika, ale no, nie wyszło. Zaraz mniejsze, no przecież nigdzie mi się nie spieszę. Co najwyżej, żeby zabić tych wszystkich wilczków. Piękno, piękno samo w sobie. Teraz idziemy pewnie tędy jakoś. A gdzie ten kapitan? Nie wiem, może był teraz wśród nich. A tu jest chyba. To jasne. No witam, o Jezu. Mogłem tamtego skontrować, byłoby już szybciej. Romulus,
Dobra. Kontra poszła bardzo ładna teraz. Ktoś jeszcze? Sama taka wataha teraz. Dobra. Romulus, ty idiota skończony. To jest zbyt proste. It is you who tell the people lies. Give me the code sheet. All I will give you is death. Ta. Are going straight to hell. To ten już troszkę mocniejszy. Tam. Pozamiatane. A którędy byś tam wbić? A myślę, że tędy. Tędy będzie najlepiej. Po tych kamyczkach całych śmiesznych. Dobra. A, widzę, że w tej serii również sprawdza się nowy program do nagrywania dźwięku. Także jest dobrze. Kurczę, 12-13 minuta, a ja już jestem po tym. Ja pierdzielę. To może nawet zrobimy dzisiaj drugą tą kapliczkę jeszcze. A nie, wtedy będzie strasznie długi odcinek, to nie. To ja nie chcę długo renderować. Co jeszcze sobie dzisiaj wymyślę? O, ruda srebra, to podejrzewam, że się drogo sprzeda. Okej, okay, i to chyba tyle. Mhm. Ostatnio tak były same długie odcinki, to dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, że byłby krótszym. To prawda, już wiadomo, nie zrobię 15-minutowego. Ale no. Na pewno nie będzie mieć 30 minut, jak niektóre poprzednie odcinki. Hydraulik, o kurczę. Pyk, pyk, pyk. W ogóle to jestem ciekaw, jaki dla was wczoraj film wrzuciłem, bo nagrania z Battlefielda się już skończyły w ostatni piątek. Aż jestem ciekaw. Co wymyśliłem? Okej. W sumie tutaj gdzieś jest Leonardo. To on by mi zrobił jakąś kuszę czy coś. O jest, dobra. To moment, wezmę sobie, pójdę pierdo do banku, bank, najbliższy bank jest tutaj, w banku już powinien być hajs, dobra, będzie za 20 sekund, także dobrze, skoczę sobie do banku, odbiorę hajs i skoczymy do Leonarda, coś on tam pewnie mi będzie chciał zrobić, jakieś nowe wyposażenie, więc będzie fajnie. Tylko warto obejść to wzgórze, niestety. O, ładnie. Zainwestowałem w jakiś tam sklepik. Miał być od 3600 do 24 tysiące zysk. No to wiadomo, że mi dało tyle, no. Chamskie. Okej. No, dobra. Inwestycje, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Do dupy. Dobra, kasa jest moja. Ogólnie zacząłem już powoli wykupywać sobie różne tutaj te budyneczki, o, bo tylko to mi zostało, już wszystko mam wykupione, tylko jeszcze mi zostało te różne właśnie, o, jeszcze tu jest. To już wszystko mam.
To my za dwa odcinki będziemy mieli już zbroję Romulusa. Jak fajnie. Tego nie widziałem. Bo mam już 4 na 6, jeszcze tylko to i to. Udamy się tutaj. Zajebiście. Dobra, Lux Malina jak dla mnie. Odznaczmy to w ogóle. I teraz idziemy do Elki. Czemu ci mieszkańcy się tak drą? Chociaż to i tak jest nic w stosunku do tego, co się działo w Assassinie jedynce. Tam to była masakra jakaś. Jestem biedna, chora i głodna. Pamiętacie to? Jezu. Dobra, gdzieś tu będzie ławka. Tak jest. Let me guess. You need more designs. To jest. Co masz mi do zaoferowania? Zatrute szczałki. Dawaj, panie. Benny, I will return shortly. I to chyba już będą wszystkie wszystkie dostępne przedmioty od Leonarda. Just a small sting and my enemies will fall. Dokładnie. Ale jeszcze coś jest, patrzcie. You have everything I can possibly design for you already. A, czyli pewnie dopiero następne sekwencje albo coś w ten deseń. Okej. 17-18 minuta. Dobra, wymyślmy coś jeszcze. Co to jest na przykład to? Zadania. O właśnie, wiem co zrobimy. Takie zadanko. Zobaczymy co to jest. Agenci Templariuszy. Agenci Templariuszy. Ogólnie tak, poszedłem na chwilę, wyszedłem na chwilę z Animusa ostatnio i można było wyjść na dwór, po prostu wyjść z willi i jakieś kroki widziałem, ale te kroki donikąd nie prowadziły, znaczy na wzroku orła, prawda? Te kroki nigdzie nie prowadziły, nagle sobie wychodziły z willi, później się kończyły na schodach. Nie wiem, może z tego coś jeszcze będzie. Póki co nic z tym zrobić nie mogłem. Niestety. Okej, tutaj gdzieś za 60 metrów będzie coś fajnego chyba. O, trzeba będzie pójść tędy. Oj. Jak ja stąd skoczę, to ja wyczułam tutaj zgona. O, yeah. Idealnie. Get down. He's still out there. Who? One of Borja's dogs. We tried to build a resistance. He came to our house and began firing his arquebus. My poor little Anna. She's... I've got to get back. Just one shooter. He will be easy to overtake. He cannot be very accurate. Merda. He would kill us if we stay here. Listen, I will run to the next pillar to draw his fire. Try to flank him. Okej. 45 sekund. Proszę bardzo. Po gościu? Chyba tak. I don't scare easily. O, tam są jacyś strażnicy, już widzę. Wypierdzielać mi stąd. No ten to jest tak durny. Kurczę. Nie zadziałało. On tu jest! Udało się! Yeah! Tak, po okularkach. Yeah! Ale było już na styk. Było już na styk.
Dobra, spadaj tam. Ło, jak on to zrobił? On nagle tak wskoczył i zabił. Dobra, nieważne. To byłoby dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. W następnym odcinku sobie skoczymy do jednej z następnych tutaj właśnie tych kryjówek wyznawców Romulusa. I za dwa odcinki będziemy już mieć kompletną zbrojkę. Także to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Widok na Koloseum bardzo ładny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!